dopada informacji, które no, dają tylko jedną refleksję, że cały czas jest dużo do zmienienia i warto, żebyśmy później o tym porozmawiali. Natomiast w tej chwili chciałabym przejść do tematu uruchomienia programu metadonowego w Gdańsku. Chciałabym przypomnieć, że walka o uruchomienie tego programu trwała ponad 10 lat. Zabiegało o ten program mnóstwo organizacji pozarządowych, były prowadzone liczne dyskusje, spotkania z władzami miasta. I chciałabym Pana poprosić, gdyby Pan mógł opowiedzieć nam na początku, jak wygląda w tej chwili sytuacja, ponieważ program istnieje bardzo krótko i długo trwało jego uruchomienie. Proszę Państwa, oczywiście teraz się skupię odnieść do tego, o co mnie tutaj poproszono. Ja chciałbym tylko wcześniej powiedzieć o paru rzeczach takich związanych z poprzednim referatem. My w ogóle finansujemy w programie i stosujemy też w postaci plastów, transfertów. Myślę, jako jedyny program w Polsce, który to wykonuje. I dobrym skutkiem, znaczy wskazania do tego są różne. Między innymi nietolerancja metadonu niektórych osób, które mają zaburzenia z przewodem pokarmowym. Ale przepraszam, trochę się Pan mówi o programie w Bydgoszczy, nie o Gdańsku, prawda? Wie Pani, ten program na razie to jest bydgoszko-gdański. Mm-hmm. I trudno go rozdzielić i za chwileczkę o tym też powiem. I teraz chciałbym powiedzieć jeszcze bardzo ważną rzecz, jeśli chodzi o bezpieczeństwo podawania buprenorfiny. To taki lek rzeczywiście jest pozornie bezpieczny, natomiast pamiętam w swojej praktyki dwa bardzo poważne przypadki przy leczeniu buprenorfiną, w których niestety zaburzenia oddechowe po buprenorfinie były bardzo poważne. I no, mogę powiedzieć tylko tyle ze względów praktycznych, że jeżeli ktoś jest leczony buprenorfiną i są kliniczne wyznaczniki tego, że są zaburzenia oddechowe, od razu kierować na oddział intensywnej terapii, dlatego że bardzo trudno się podaje do czynienia farmakologicznemu. Trzeba to szybko rozpoznać, pacjenta odpowiednio poprowadzić. I jeszcze jedną rzecz, czyli tą pirogenność, o której tutaj Pan mówił. Myślę, że częściowo te wyniki, te obserwacje dotyczące pirogenności wynikają z tego, że pacjenci podawali sobie sami nieoczyszczony preparat i po prostu z tego wynikały te problemy. Znaczy ta buprenorfina ma mniejsze możliwości takich działań. Proszę Państwa, prawda, chciałem powiedzieć na początek o jakieś są cele programów, jak to powinno prawidłowo wyglądać, natomiast oczywiście, skoro jest takie zainteresowanie, to chciałem powiedzieć, mogę powiedzieć o historii, która jest niedługa w sensie naszej tej aktywności. Myśmy w Bydgoszczu uruchomili program. Po dwóch latach wielkich starań walki z różnymi instytucjami, z NZ-em. I zaczęli się zgłaszać pacjenci. Część pacjentów jest z Pomorskiego. Ja też poprzez to, że od 2005 roku pracuję w programie substancyjnym w Świeciu i na oddziale detoksykacyjnym. Znam pacjentów, bardzo wielu pacjentów z Pomorza, z Pomorskiego, którzy no, znam ich osobiście. Detoksykowałem na oddziale w Świeciu, trafiali do tego programu, który tam powstał w 2005 roku. Także przewinęło się bardzo dużo osób. I pewne rozeznanie dotyczące takiego zapotrzebowania, jeżeli chodzi o ten teren, znam. Poza tym, co ciekawe, jeśli chodzi o ten Pomorski, no, przez jakiś czas wydawało mi się, że ta populacja osób uzależnionych od opioidów, no to tak aż starsza populacja, która uzależniła się wcześniej, ale proszę Państwa, właśnie z Pomorskiego trafiają do mnie pacjenci, którzy są uzależnieni od niedawna. I młodzi pacjenci mają 18, 19, 20 lat i
historia ich problematycznego wydania narkotyków i uzależnienia nie jest długa, ale są część tych osób jest bardzo silnie uzależnione. Także ciekawe jest to, że w ten sposób to się rozwija i że po prostu tworzy się nowa populacja młodych pacjentów uzależnionych od opioidów. To jest niestety też myślę poważny problem. No ale skoro przyjeżdżali pacjenci właśnie z Pomorskiego i ogromnym problemem jest jeżdżenie 200, nawet 160 km do Świecia na przykład, z przesiadkami, to nawet nie ma stacji kolejowej, czy do Bydgoszczy, to postanowiliśmy tutaj tym pacjentom pomóc. No i założyć poradnię tańską. Tą poradnię tańską po prostu tutaj w lokalu. Ja jeszcze w październiku, jak rozmawiałem z panią dyrektor Bukowską i z panem profesorem Siłkowskim, byliśmy na takiej konferencji dotyczącej uzależnień w Warszawie, powiedziałem, ja w przyszłym miesiącu będę przyjmował pacjentów tańską. Takie postanowienie podjąłem, bo wobec przedstawiciela Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, tutaj z panem Hermastem też rozmawiałem na ten temat wielokrotnie. Wspólnie próbowaliśmy szukać pomieszczeń. Problem jest jeszcze taki bardzo społeczny, istotny, że mimo tego, że tam znajdowaliśmy jakieś miejsca, które by się nadawały, no to poradnie tego typu, spełniając wymogi, no to jak się dogadywano o tym, że to właśnie będzie leczenie substytucyjne i tam przychodziły osoby uzależnione, no to odmawiano tego, żeby tam się zainstalować. Udało się w końcu. Podpisaliśmy umowę. Ja mówiłem, prawda, że będę przyjmował od listopada, ale że przyjmował w ostatnim tygodniu października pacjentów. W międzyczasie załatwialiśmy zgody. Napisałem prośbę do Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii o to, żeby pozwolili nam rozszerzyć działalność na Pomorskie. Taką zgodę zgodnie dostałem. A następnie przystąpiliśmy do normalnej procedury konkursowej, czyli złożyliśmy wniosek do Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii. Zresztą biuro nam w tej zgodzie poprosiło, żebyśmy przystąpili w ogóle do takiej procedury, żebyśmy mogli otworzyć oddzielny program substytucyjny w Pomorzu. No i przystąpiliśmy i już jakieś doświadczenie w tym mamy, dostaliśmy zgodę. Tam przystąpiły 4 podmioty do tego konkursu. 2 uzyskały zgodę. Wiem, że jeden podmiot z Pomorskiego też przystąpił, ale z tego są takie moje nieoficjalne informacje, ale jakiejś zgody nie uzyskał. No i proszę Państwa, mamy ekipę taką osób, które jest certyfikowana i dojeżdżamy do tego Gdańska. Póki co 3 razy w tygodniu staramy się tych pacjentów obsługiwać, przy czym w związku z tym, że to jest program bydgoszczo-gdański, ci pacjenci tak naprawdę zgłaszali się do nas w Bydgoszczy. Pacjentów prowadzimy ze środków NFZ-u z Kujawsko-Pomorskiego. Oczywiście te środki są takie, jakie przyznano, uważam, są niewystarczające. Ja mogę powiedzieć tylko w ten sposób, że w tej chwili na listopad, wczoraj liczyliśmy, przekroczyliśmy 350-360% miesięcznego
kontraktu. Natomiast z naszych przewidywań, bo ja, proszę Państwa, od momentu, kiedy Pan zacząłem przyjmować zainteresowanie oczywiście pacjentów do takiego leczenia poprzez to, co się zgłaszają, wzrosło. Myślę, że przewidywane przekroczenie tego kontraktu w stosunku miesięcznym na miesiąc grudzień to będzie w granicach 450%. Czyli to są tego typu tutaj liczby i no, warto w ogóle się nad tym pochylić trochę, dlatego że myślę, że Pomorskie jest bardzo zaniedbanym regionem pod tym względem. To ja po prostu na co dzień. To znaczy, chciałbym powiedzieć coś takiego, że myślę, że warto skupić się w bardzo dużym stopniu na edukacji i na tym, żeby po prostu osoby, które zajmują się osobami uzależnionymi, zdały sobie sprawę z tego, że mają do czynienia naprawdę z ciężką, nieuleczalną chorobą i jeżeli nie będzie takiego punktu wyjścia, to żadna ideologia tutaj nie pomoże, bo ideologia, proszę Państwa, jest niszcząca jako taka, prawda? Lepiej się skupić na tym, co można zrobić i na tym, co, jakie są realne skutki. No, realne skutki, proszę Państwa, są takie, ja znam tych pacjentów naprawdę od lat i wielu pacjentów pomorskich po prostu się nie doczekało tego, żeby być leczonym. I jest to problem oczywiście osobisty, tak, bo oni nie żyją, ewentualnie tych rodzin. Natomiast ten problem jest oczywiście szerszy, dlatego że jest brak leczenia, powoduje ogromne skutki, ogromne koszty społeczne w postaci tego, że z tych danych, które znam, akurat w Pomorskim też sprawa epidemiologii HIV jest tutaj istotna i z takich danych, które otrzymałem, to jest przodujący w tym względzie region Polski. Zatem, proszę Państwa, wychodząc od takiej podstawy, że to jest ciężka choroba, że jest to choroba nieuleczalna, natomiast można ją w jakiś sposób kontrolować, możemy dopiero próbować w jakiś sposób racjonalnie podejść do tego problemu. Udowadnianie, że taka osoba może siłą woli, czy w jakiś sposób poprzez takie oddziaływania typowo tylko psychoterapeutyczne wyjść z takiego problemu, to jest z mojej obserwacji i z mojej wiedzy popartej no, studiami literatury światowej nieodpowiedzialna i szkodliwa. To znaczy należy podejść do tego racjonalnie, podejść do tego oczywiście pierwsze, ja jestem lekarzem i taka pierwsza płaszczyzna to oczywiście podejście medyczne i trzeba pomóc tym pacjentom, to jest możliwe. Natomiast takiej szerszej perspektywy po prostu się opłaca ich leczyć. Po prostu opłaca się nam wszystkim leczyć, podatnikom się opłaca się leczyć pacjentów, dlatego że ci pacjenci zaczynają wracać do normalnego funkcjonowania. I to jest właśnie ten cel programów substytucyjnych. Jeszcze raz wrócę do pewnych zdarzeń, które były w tym programie. Natomiast my zapominamy jeszcze tutaj o takiej sprawie pacjentów, których my mamy w programie bydgoskim, a mianowicie pacjentów uzależnionych jatrogenem. I to jest taka grupa pacjentów, którą też znam, bo kilku lat konsultuję pacjentów w Radiu Leczenia Bólu i tam
są pacjenci, spełniają się te kryteria uzależnienia od opioidów i takich pacjentów też nasza poradnia leczy. My się w ten sposób, w jakiś sposób specjalizujemy. Celem programu jest kontrola zachowań niezgodnych i opieka ogólnopsychiatryczna, ekonomedyczna. Tutaj bardzo istotny problem, który uważam, że należy przyszłościowo na niego bardzo mocno zwrócić uwagę. Mianowicie program substytucyjny to nie jest wydawanie leków. Program tego substytucyjnego. Bez takiego podejścia ogólnopsychiatrycznego ci pacjenci nie będą prawidłowo funkcjonować na substytucji. I ogromna, myślę, większość tych pacjentów, 60-70% tych pacjentów wymaga leczenia wspomagającego innymi lekami. Tak jak lek substytucyjny jest zagwarantowany za darmo w leczeniu pacjentów w programie, tak te leczenie inne już nie. I to jest bardzo poważny problem, bo ja dyskutuję z pacjentami, czy ich stać na lek, prawda? Bo bardzo często ci pacjenci mają zaburzenia w kierunku nastroju, depresję. Czyli pacjentów ma też zaburzenia psychotyczne. Wszystko należy leczyć, tak? Nie można niestety, znaczy jeżeli rozpoznam depresję, to oczywiście może dostać częściową refundację, ale dla niektórych wydanie tych 10 czy 20 zł, nawet czy najlepsze tkanie, przy tkanie leczeniu jest już problemem. Zatem ta opieka ogólnopsychiatryczna i ogólnomedyczna jest bardzo istotna. Ogromna ważna jest współpraca z zakaźnikami. Bez tej współpracy też nie można prawidłowo prowadzić tych pacjentów, zwłaszcza że przyjmowanie leków wysokich bardzo istotnie wpływa także na farmakoterapię leków. I proszę Państwa, mówiliśmy tutaj o lekach substytucyjnych. Rzeczywiście najbardziej rozpowszechniony w Polsce jest metadon, który stabilizuje mózgowe szlaki nagrody i zmniejsza ten, tak może nie najlepiej nazwany, heroinowy albo opioidowy. Ale można stosować, pamiętajmy, że można stosować także inne leki, tam czyli buprenorfiny. Można stosować także w niektórych przypadkach no, mamy takie fajniejsze przypadki, że musimy stosować. Na przykład stosujemy ten tam, dlatego że takie narzędzia mamy. No, niedawno, prawda? Ale możemy tak robić niedawno w ten sposób, że stosować. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pewne takie przyszłościowe działania, takie, które też próbujemy tutaj wdrożyć. Podawanie leków w postaci plastrów jest bardzo dobre, jeśli chodzi o kontrolę pacjentów. Oczywiście to jest dobrze, ale możemy kontrolować pacjentów, to tak. Jeżeli wydajemy pacjentowi, naklejamy plaster w poradni i on przyjdzie za 4 dni, żeby ten, mu nakleić następny plaster, zrobić ten, to mamy pewną kontrolę. Mamy kontrolę nad tym, że on ten, po pierwsze dostaje ten lek, także ten lek jest uwalniany we właściwej ilości i przynosi nam ten plaster. Wiemy, czy z tym plaster coś robi, czy nie. Tak? Czy na przykład nie wygotowywał sobie tego plastra i nie było wstrzyknąć substancji, co też się wśród pacjentów zdarzało. Myślę, że to jest sprawa taka przyszłościowa w ogóle leczenia substytucyjnego. Właśnie tego typu podawanie, stałe podawanie leków i kontrola tego podawania. I teraz, no jakie są tutaj ataki na terapię substytucyjną, które te ataki oczywiście dotyczą także nas jako prowadzących
pacjentów. Po pierwsze, jest to atak jest, polega na tym, że to się nie jest oparte na abstynencji. Proszę Państwa, to jest właśnie to, co mówiłem wcześniej. Jest to problem rozumienia choroby. Abstynencja jest właściwie możliwa tylko wyjątkowo i prawdopodobnie u tej grupy pacjentów, która nadużywała substancji psychoaktywnej, a nie było uzależnione. Bo nadużywanie substancji, używanie szkodliwej substancji psychoaktywnej to nie znaczy jeszcze uzależnienie. Czyli można nie spełniać warunków uzależnienia i z tego powodu dla takiej osoby, czyli abstynencja może być dobra. Natomiast osoba uzależniona, zwłaszcza jeżeli chodzi o opioidy, jeżeli spełnia te kryteria uzależnienia, to utrzymywanie jej abstynencji jest po prostu uważam błędem w sztuce. Błędny pogląd też osób tutaj atakujących jest taki, że jest to po prostu zastosowanie jednego środka psychoaktywnego innym. To też nieprawda, dlatego że jeżeli chodzi o metadon i buprenorfinę, one są wyselekcjonowane do takiego leczenia z powodu tego, że mają takie właściwości farmakokinetyczne, a nie inne. I oczywiście kwalifikowanie pacjentów do leczenia metadonem i buprenorfiną albo buprenorfiną jest bardzo istotne, powinien to bardzo sprawdzić lekarz. I rzeczywiście bywa tak, że po terapii metadonem prawidłowo prowadzonej można prowadzić w pewnym momencie buprenorfinę, bo to jeszcze do tego odniosę. Krytyka programu, że są zbyt mało rygorystyczne. I to jest następny bardzo poważny argument oponentów leczenia substytucyjnego. Proszę Państwa, uważam, że tutaj rygoryzm, zbyt duży rygoryzm powoduje odwrotny skutek. Myślę, że tutaj to szereg problemów jest praktycznie, między innymi na przykład dobieranie benzodiazepin u tych pacjentów. Myślę, że lepiej rzeczywiście z tymi pacjentami to próbować ten problem uchwycić i próbować kontrolować podawanie tych benzodiazepin, przechodzić na inne benzodiazepiny, a nie karać pacjentów wrzuceniem z programu za to, że te benzodiazepiny dobierają. Ta zbyt rygorystyczna polityka nie prowadzi do leczenia. Ciągle należy pamiętać, wracamy do początku, ci pacjenci są bardzo ciężko chorzy. Tak? I to, że oni kompulsywnie pobierają substancje, to jest niestety wpisane w chorobę. I należy się z tym pogodzić i należy szukać sposobów, żeby ci pacjenci w ten sposób tych substancji nie pobierali. Między innymi oczywiście bardzo ważną sprawą jest tutaj podawanie właściwej, dobieranie właściwej dawki leku substytucyjnego, czyli żeby oni byli leczeni w pewnym komforcie. I teraz następna krytyka to krytyka ulegania presji pacjentów dotycząca przyjmowania środków psychoaktywnych. To znaczy, że oni taką presję na lekarzach i terapeutach wywierają. Krytyka tego, że zbyt łatwe jest zwiększenie dawki środka substytucyjnego, że jest brak zachęcania do uczestnictwa w psychoterapii, brak zachęcania pacjentów do podjęcia pracy. Myślę, że te działania tego typu absolutnie są do realizacji w dobrym programie substytucyjnym, a mianowicie można stworzyć odpowiednie, należy stworzyć odpowiednie wspierające działania dotyczące psychoterapii i działania wspierające dążenie pacjenta do podjęcia pracy. No i teraz cechy takich dobrych programów substytucyjnych, czyli taki program powinien spełniać wymóg przyjmowania nowoczesnych dawek leku pod kontrolą programu, to na pewno. I to, co mówiłem, jakim sposobem
który to ułatwił, byłby podawanie, jest podawanie części pacjentów, to bardzo dobrze się spełnia podawanie w postaci plastra. Nie można wynoszenia substytutu na zewnątrz i odsprzedawać. No jeżeli mamy tak, na przykład plaster, tak, to trudno go odsprzedać, jest przyklejony. A jeżeli cokolwiek będzie z nim robione, to łatwo to sprawdzić. Dlatego, że przychodzi z powodem, to musi ten plaster być zdjęty, tak? A jeżeli był zdjęty przez niego i na przykład wygotowany, to oczywiście byłoby widoczne, tak? A jeżeli, czyli jest to jakaś konsolka. Następną sprawą jest regularne testowanie i przyjmowanie substancji psychoaktywnych. To przeciwdziała dobieraniu. Nie chodzi tutaj, proszę Państwa, o to, żeby karać tych pacjentów za to, że oni tę substancję dobrali, tylko żeby był to powód, pretekst do tego, żeby z tymi pacjentami na ten temat porozmawiać i próbować wyjść z tego problemu. No, oczywiście należy nakłaniać pacjentów do stałego zatrudnienia i w jakiś sposób nagradzać pacjentów za to, że te zatrudnienie legalne zdobyli. To znaczy, oni powinni czuć to, że dzięki temu, że pracują, stają się bardziej partnerami i podawanie tych lęków może być na dłużej i gdyby poradzić rzecz. Oczywiście należy nakłaniać pacjentów do takiego udziału w programach psychoterapeutycznych, motywowanie do przebudowy swojego życia, nakłanianie do nieużywania substancji nielegalnych. No i należy też rozmawiać z pacjentem, jakie są cele terapeutyczne. Tym celem terapeutycznym długoterminowym dla tego pacjenta powinno być uwolnienie się od tej poradni w tym sensie, że żeby nie czuł się tam uwiązany, czyli wyznaczenie takiego celu, że w pewnym momencie jednak jakiś tam lek, jeśli się da się, pacjent przestanie przyjmować środek substancyjny i będzie mógł funkcjonować bez tego środka. I oczywiście takim celem przejściowym może być przejście z jednego leku na drugi lek. Czyli takie znaczenie odległego wyzerowania, tak to pacjenci też mówią, i przejścia z jednego leku na drugi. Oczywiście pacjentów też motywować można do zmniejszania dawkowania tym, że u osób HCV-dodatnich, nie wiem dlaczego tak jest do końca, może rozmawiałem na temat tego z specjalistami, w programy, które prowadzą zwiększenie HCV jako jeden z elementów wyliczających, no mają w tych regułach wpisane przyjmowanie metadonu. Czyli przyjmowanie metadonu wyklucza tych pacjentów z leczenia takiego nowoczesnego giremi choroby, wirusowego zapewnienia typu C, co niestety dla części pacjentów jest bardzo obciążające psychicznie. Ta choroba jest postępująca i stan somatyczny się pogarsza, oni nie mogą dostać nic takiego. Rozmawiałem tutaj naprawdę z osobami, które te programy prowadzą, ale do tej pory właśnie w ten sposób to jest ustawione. I na pewno motywacją do tego, żeby zmniejszać tą dawkę, jest także, może być także, można nawiązać współpracę, kontakt terapeutyczny z pacjentami, którzy mają taki wyznaczony cel także ratowania się z powodu tego, czyli wejścia na taki program leczenia. A tutaj, proszę Państwa, że tak powiem, spontanicznych pacjentów, którzy pomagali nam w uruchomieniu tego poradni w obrębie właśnie Gdańsku, na Arkońskiej. Pacjenci, to taka nasza pani Gabrysia, która jest oddana pacjentom, bardzo tutaj w tej próbowaliśmy działać.
I tworzą oczywiście też takie grupy terapeutyczne, mogę powiedzieć, spróbowaliśmy w tym krótkim czasie robić coś takiego, że pacjenci raz na 3-4 tygodnie są zapraszani, to nie jest tak, że mają wymóg, ale są zapraszani na to, do takiego spotkania się jakby pomiędzy tymi dwoma grupami. Tak? Ta grupa oczywiście początkowo była tylko bydgoska, ale tych osób pomorskich, z pomorskiego, ale w tej chwili pacjenci mają już metodę w Gdańsku, mogą w bardzo dobrej lokalizacji, mogą bardzo łatwo dojechać i że tak powiem, nie ma takiej konieczności, ale spotykają się tutaj z tymi pacjentami w działań oddziałów terapeutycznych w Bydgoszczy i teraz spontanicznie, naprawdę tutaj nie było żadnego nacisku ze strony terapeutów. Pacjenci sami zdecydowali, że oni będą teraz robić w ten sposób, że raz pacjenci ci z Gdańska będą mieszkać do Bydgoszczy na takie spotkanie, a raz ci pacjenci z Bydgoszczy będą jechali do Gdańska. Tak? Tutaj to działania terapeutyczne i takie taka, istotna jest dostępność do terapeuty i do lekarzy. Bardzo istotne. To znaczy, dlatego, że program subsydyjny w ogóle funkcjonował właściwie, nie może być w ten sposób, że pacjent ma dostęp do lekarza raz na ileś miesięcy, a w międzyczasie było nic nie wiadomo. Tak? Ma wydawany środek subsydyjny i robi zakup. Taki program niestety i takie oddziaływania powodują to, że ten program nie będzie funkcjonował wspólnie i nie będzie dobrze funkcjonował dla pacjenta. Pacjent powinien mieć dostęp do lekarza i do terapeuty właściwie tak na życzenie. To wtedy dopiero to będzie funkcjonowało właściwie. Tak? Leczenie subsydyjne polega na wydawaniu środka subsydyjnego. Tak? I wtedy, kiedy osoby, które się zajmują leczeniem subsydyjnym, będą w ten sposób funkcjonować, to ataki osób, które leczyli na leczeniu subsydyjnemu, po prostu są wtedy niewiarygodne. To znaczy, wtedy, kiedy pacjenci, którzy czują tą opiekę i z którymi się nawiąże kontakt taki terapeutyczny, po prostu można ich prowadzić. No i ten program substytucyjny główną siedzibę ma Bydgoszczy na Uczelni Rzeźniackiego, ale zapraszam oczywiście do Gdańska na ulicy Alkośną 29A, w której dzieje się dużo, proszę Państwa. Ja tam w krótkim czasie, ostatni tydzień października zacząłem przyjmować, jestem cały listowa, no ale już miałem przeróżne wrażenia, że tak mówię, można powiedzieć, że tej pracy nie można się nudzić. Mieliśmy policja tu naprawdę dzisiaj tutaj do mnie w tej sprawie osób uzależnionych wyprowadzono na pacjenta w kajdankach z programu. No ale z drugiej strony, proszę Państwa, policja, dzięki temu, że policja się tam nas pojawia, to jest też rodzaj reklamy dla informacji dotyczącej tego, że w ogóle te leczenie substytucyjne tam funkcjonuje. I poza tym jest szansa na to, żeby też było policjant. Bo policjanci są niestety w Pomorskim wyedukowani przez terapeutów pomorskich. I oni mówią tymi słowami terapeutów. No ale to znaczy, że jest dla Państwa szansa, żeby wyedukować tych policjantów, jeżeli oni się pojawiają, to paradoksalnie dobra sytuacja. Tak, oczywiście. Tak, to jak najbardziej. Natomiast robią wam czarny PR. No, myślę, że ten problem w Trójmieście jest bardzo poważny. Dlatego, że. Znaczy ja powiem tak, na przykład wczoraj policjanci byli
Ja przepraszam, że się wtrącę, ponieważ właśnie w tej chwili minął czas całej naszej sesji i ten temat jest bardzo interesujący dla nas wszystkich, tylko powinniśmy mieć teraz 15 minut przerwy i my jesteśmy skłonni tutaj zostać i tej przerwy nie robić. Tak, momencik. Także jeżeli Państwo są gotowi z nami zostać, to bardzo chętnie dalej porozmawiamy. Ja chętnie odpowiem na pytania w ramach zgodnych możliwości. Okej, bo jest też prośba taka, żeby każdy sobie mógł pójść i wziąć kawę i wrócić. To zróbmy sobie zamiast 15 minut przerwy, to zróbmy 5 minut przerwy, dobrze? I wtedy się odniesiemy do wszystkiego. Dziękuję.